Cześć wszystkim, witam Was w nowym odcinku z Movie Star Planet. Tak długo na to czekaliście, ponieważ dzisiaj mamy konkurs właśnie wyjątkowy na 100 tysięcy osób na mojej grupie, właśnie Różowe Aniołki Ady, więc tak oto dzisiaj wyglądam, jaki taki słodki misio i zapraszam Was bardzo na ten odcinek, ponieważ na końcu wytłumaczę zasady konkursowe, jak wygrać właśnie VIP-a na 3 miesiące i może wygrać aż 5 osób, więc naprawdę wow, ale na początku standardowo zajmiemy się naszą grą, zobaczymy co tu jest ciekawego, nowego w Movie Star Planet, no i zacznijmy się logować. Chyba dobre hasło wpisam i powinno być oki. Nie wiem jak długi wyjdzie ten odcinek, to zależy tylko od tego właśnie co do ciekawego jest w grze nowego. Ja nadal mam VIP-a z tego co wiem i słyszałam, że ponoć są nowe zwierzaki, jeden albo dwa, coś takiego czytałam właśnie. Gdzieś ktoś mi napisał, więc dziękuję za informatorów właśnie na moim mailu, że piszecie właśnie i chcecie, żebym wiedziała, co to jest nowego, żeby nagrać odcinek. Ja ogólnie czuję się dość średnio, miałam nie nagrywać tego Movie Star Planet, ale mówię, nie, dobra, musimy się postarać, bo nie wyjdzie. Miałam nagrywać jutro, ale już mówię, nie, słuchajcie, nagramy dzisiaj, żeby nie było, więc idziemy. Okej, co tutaj mamy? Nie wiem jeszcze jaki jest motyw, spada mi kaptur ciągle. Coś tutaj jest, co to jest? Jakieś wielkanocne coś nadal jest. To może słuchajcie, zajmiemy się tymi zadankami. Ale na początku może ogólnie zmienimy swoją stylówkę, bo to jest chyba kluczowe i początkowa właśnie czynność, jaką chcemy wykonać. Zaczynając grę, zdejmiemy wszystko i widzę, że jest coś bardzo w moim stylu, ponieważ jest taki właśnie fejmowy styl, taki bardzo glamour, który ja uwielbiam. Więc zobaczmy, co tu jest ciekawego. Tu jest jakaś suknia, bardzo ładna, bardzo mi się podoba, więc może się nad nią zastanowimy, chociaż może jakby była czarna, albo nie, albo żeby była właśnie taka lekko niebieskawa. No nie wiem, teraz sprawdźmy dalej. Tu jest jakaś bluzka podwinięta i jest taka właśnie złota spódnica. Tu jest taka ciekawa sukienka. Tu też jest taka... Okej, to jest taka sama, tylko że jest już VIP-em, jest taka bardziej przystrojona. To jest jakaś taka zwyczajna. Takie coś. Taka bluza. Co tu jeszcze jest? To też jest jakaś sukienka, niezbyt mi się podoba. Spódnice. Spodnie. O, spodnie z dziurą. Torebka jest bardzo ładna. Jest jakiś paseczek. Buciki. Włosy jakieś szalone. I więcej nic już nie ma. Niestety chciałam Wam bardzo nagrać wcześniej. Przed świętami to Movie Star Planet, ale niestety przeciąganie i organizacja tego konkursu była dość długa i nie byłam w stanie Wam nagrać właśnie wielkanocnej wersji, ale fajnie, że są zadanka, bo też jakoś w jakiś sposób to nadrobimy. Ale dobrze, zacznijmy jakoś tutaj nas ubierać, żebyśmy miały tutaj coś ciekawego właśnie na ten wyjątkowy dzień, tak? Na konkurs, więc jakoś tak nie wiem, wydaje mi się, że wszystkie te sukienki jakoś pogrubiają, ale może to mi się tak tylko wydaje. Jak szaleć, to szaleć. Z okazji konkursu możemy sobie pozwolić na drogą sukienkę aż za 10 diamentów, więc myślę, że to jest odpowiedni look. Jeszcze dobierzmy jakieś dodatki, właśnie, nie wiem, może pasek. Pasek może w sumie nie za bardzo, torebka też raczej nie pasuje. Buty, no niech będą takie, ja nawet zmienię je tutaj na czarne, żeby były takie o. I teraz pytanko jeszcze, możemy, no tych bransoletek w sumie prawie nie widać, ale niech już będą, bo jak je zdejmę, to wyłączy mi się sukienka. No i dobierzmy jakieś dodatki, żeby coś było właśnie ciekawego. Może tutaj oto takie kolczyki z króliczkami, sympatycznie. Może też taki wisior właśnie z króliczkiem. I jeszcze zrobimy jakieś fajne włosy, żeby to wszystko się jakoś komponowało. Może takie. Na bogato. Może jeszcze coś na głowę dobierzemy, może coś znajdę ciekawego. No tak tylko karty, to może trochę nie za bardzo, nie wiem, uszka. Niech będą uszka, no cóż, no.
Dobra, zakupmy to wszystko. Myślę, że stylówka jest bardzo na bogato, ale jak najbardziej pasuje na konkurs. Zbieramy punkciki i teraz jeszcze zdejmijmy to, co jest tutaj, jakieś przeszkadzajka tutaj jest taka niefajna. Więc zabierzmy ją i wszystko jest już gotowe? Chyba tak. Więc robimy okejkę. Teraz jeszcze stwórzmy nowy look. Look. Zrób nowy. Tak. I zrobimy look konkursowy. Ok, zrobimy zapisz. Jej. I jest super. Możemy przejść do ocenienia, czemu nie? I zobaczmy, jakie są nowe animacje. Ja się cały czas boję, że źle mnie słychać, a kręcę tak tym mikrofonem i kręcę, ale myślę, że będzie ok. Tutaj i weźmiemy animację. Zobaczymy, czy jest coś nowego, fajnego. Robienie sobie selfie. Tak, to jest bardzo typowe w moim stylu. Jakie usteczka piękne. Troszkę krzywe. To są już jakieś takie wielkanocne. A jakie mam ustawione? Oj, taki słodki, no dobrze. Więc tak. I myślę, że w wyglądzie nic nie będziemy na razie zmieniać. To skoro już mamy stylizację, to sprawdźmy te nowe zwierzaki. Czy jest ktoś rzeczywiście nowy? W ogóle niedługo będziemy mieć już 40 level, więc naprawdę mega, mega fajnie. No i zobaczmy. Jest to jakiś słodki. To jest owieczka. Ale mega, to jest owieczka. W sumie to nie wiem, co to jest. To jest jakiś taki byczek? Byczko, owieczka? No dobra. Zakupmy tego oto zwierzaczka. No i tutaj chyba nic już nowego więcej nie ma. Okej, okay. I dobra, przechodzimy na zadanka. Znajdź 5 zielonych wielkanocnych pisanek. Napisz aktualny status o tym, co chciałabyś robić w Wielkanoc. No wiecie, troszkę już jest po Wielkanocy, ale czyli to jest ten wielkanocny jednak. No dobra. No dobra, no to znajdźmy te pisanki. Jest jeszcze jedna. Cyk, cyk. Jest już 5? Czy nie? Jest 5. To jeszcze napiszmy status. Jakiś ciekawy. Niedługo nowe MSP. Zapisz. Czy zaliczy mi się? Zaliczy się. No oczywiście, że się zaliczy. Bardzo wielkanocny post. Dobra, przejdźmy dalej. Kup dekorację wielkanocną do swojego pokoju. I ze swojego pokoju dekoruj go na wielkanocną. Zaproś 3 innych graczy do swojego pokoju. Dobrze, bardzo proste zadanko. Więc wchodzimy do naszego pokoju. Aha, nie, bo jeszcze musimy kupić. Zapomniałam już z tego wszystkiego. Więc wejdźmy do rzeczy i kupmy coś wielkanocnego. Coś przy okazji fajnego wyhaczymy. A może sobie, słuchajcie, kupimy taką kanapę na bogato, co? Co wy na to? O, i jeszcze jakby ten... w sumie nie czarny wyglądał fajnie. O, ta mi się kanapa bardzo podoba. Tu już jest już wielkanocny motyw. O matko, fotel z króliczkiem, mega fajny. Możemy go wziąć na przykład w jakimś takim kolorku. O, też jest bardzo sympatyczny. Króliczka, czy my chcemy króliczkę? No niech będzie króliczek w ramach Wielkanocy. Okej, myślę, że te 3 rzeczy nam wystarczą. Na razie zmienimy kanapę, bo bardzo mi się podoba, bardzo z takim moim stylu. No i wchodzimy do pokoju i robimy edycję. Dobra, a przy okazji jeszcze postawimy naszego nowego zwierzaczka. I tu powinno być... Gdzie jest moja kanapa? Jest króliczek, jest fotel, nie ma mojej kanapy. Co jest grane? Kanapo, gdzie jesteś? Gdzie się ukryłaś? O, jest. Jest i kanapa. Więc zabierzmy jeszcze tamtą. Tylko pytanie, gdzie jest teraz ta różowa? O, tu jest. I postawmy... Na razie stanie tu. Okej. I ten też chyba, myślę, ten dziwny mebel niebieski zabierzemy i postawimy nasz fotel właśnie z króliczkiem i lampę. O! I tak jest chyba bardzo w porządku, tylko jeszcze postawmy tego naszego króliczka. Króliczku, o, jest króliczek.
króliczek sobie stanie gdzieś tam, tylko o, zamkniemy to. I króliczek będzie tutaj. I myślę, że jest bardzo sympatycznie, w miarę to wygląda. To schowam tutaj, bo nie mogę znaleźć tego elementu, ale za jakiś czas jak odnajdę, to wtedy go zniknę. No i jeszcze wejdźmy do kuchni, gdzie są wszystkie nasze zwierzaczki, które poznikały magicznie. Znowu jest problem, że nie chcą mi się pokazać moje aktualne zwierzaki, które są w pokoju. Nie wiem, co jest z tym grane, ale na chwilkę jeszcze zrobimy reset i zobaczymy, czy się wyświetlą. Bo musimy zaprosić właśnie znajomych. No oczywiście pokój jest pełny, nie wejdziemy, więc może zabierzmy się za kolejne zadania i później do tego wrócimy. Odwiedź 3 pokoje innych graczy i daj im love. Pogaszcz 5 zwierzaków i podaruj 3 autografy. No dobrze, w takim razie podarowujemy. Wejdźmy do kogoś właśnie z próśb może. Moja szkoła? A co to jest? Czyli mój stepnet wprowadziła taką jakby naszą klasę. Tak to wygląda, więc bardzo sympatycznie. Weźmy kogoś może stąd i dajmy tej osobie autograf. Jak już daliśmy autograf, to możemy też wejść do pokoju tej osoby i damy serduszko. Wejdź do pokoju. I damy serduszko. Dobra. Czy możemy wejść już do naszego pokoju? Możemy. Więc dobrze. I teraz niech nam się wszystko załaduje. I jak już się załadowało, to zaprośmy 3 osoby, żeby mogły wejść. Chociaż pewnie pokój jest już na tyle pełny, że nie wejdzie nikt. No, niech się załaduje lista. Okej. I pierwsze 3 osoby zaprosimy. I jest wykonane już zadanie, więc odbieramy je. Dalej jest to zadanko, czyli mam pogłaskać 5 zwierzaczków. Czy ktoś ma tutaj zwierzaczka? Są zwierzaczki, więc ja je tutaj pogłaskam. Aha. Jeszcze tu jest jedno. Dostałam specjalne pozdrowienia, ale są takie lagi, jak widzi. Tragedia, cokolwiek tutaj robić, teraz wychodzimy z tego pokoju. I jeszcze jednego zwierzaczka musimy chyba podgłaskać, więc wejdźmy na jakiś czat. Czat, na przykład tutaj. I zobaczmy, czy ktoś ma właśnie zwierzaczka do pogłaskania. Niech się załaduje. Czy ktoś ma zwierzaka? Jest! Okej, to już jest zrobione. Jeszcze 2 autografy i musimy odwiedzić 2 pokoje inne. Więc wejdźmy tutaj w prośby, wejdźmy do pokoju tej pani. I co, ile mogę dawać autografy? Co 10 minut. No to troszkę czasu jest. Więc wejdźmy do pokoju tej pani i dajmy jej like. Jestem pierwszym lajkiem. Cóż to za zaszczyt w ogóle. I jeszcze jedna osóbka, może być ta pani. Wejdźmy do pokoju. I dajmy love it. Pewnie to jest ten zwierzak, którego możemy wygrać właśnie z tych oto zadanek, tak? Ciągle teraz będziecie mi wysyłać specjalne pozdrowienia, a mi to laguje całą grę. Ja wiem, że chcecie dobrze, ale troszkę to utrudnia. Dobra, wejdźmy dalej. Tutaj nam zostały chyba tylko już autografy, więc na to musimy trochę poczekać. Ja to sobie pominę, bo nie ma czasu, żeby tyle grać, żeby rozwiązywać quiza, a ta gra jest dosyć długa, więc odłożymy ją. I nie możemy chyba nic zrobić. A nie, możemy. Dobra, skoro możemy wykonać te zadanka, to jest spoczko. Znajdź 5 niebieskich pisanek, dobrze, więc szukamy. Aha, tu jest jedna, druga, trzecia. I tutaj czwarta i piąta. Dobrze, już mamy wszystkie 5. I dalej, co tu jeszcze było? Napisz aktualny status w swoich ulubionych tradycjach wielkanocnych. No to w ramach naszego postu wielkanocnego dopiszmy sobie, słuchajcie, serduszko. Może się zaliczył, może nie. Okej, odebraliśmy, więc jest zaliczone. Dalej. Daj love na 3 artbooki. Który według Ciebie napisz w artbooku życzenia, stwórz artbooka o wielkanocnym zająku.
To za chwilę. To zrobimy w ramach konkursu, żeby Wam wytłumaczyć zasady. A teraz zacznijmy robić jeszcze coś innego. Polub 3 najśmieszniejsze zdjęcia, jakie udało Ci się znaleźć. Napisz wielkanocne życzenia w komentarzu pod zdjęciem. Mhm. Znajdź 5 graczy, których będzie śmieszne zdjęcie. O matko, jakie trudne zadanie. Też je pominimy, bo nie ma tyle czasu, żeby robić to wszystko. Odwiedź sklep i kup coś tam, no. Następnie zajrzyj. Więc kupmy sobie coś właśnie niby wielkanocnego. Może na przykład kupmy ten pasek, który będzie biały i kupmy go. Może akurat będzie zaliczone. No ja już chyba jestem w niego ubrana, więc chyba jest ok. Sprawdźmy, czy to zadanie się zaliczyło. No dobra, czy jednak musimy wejść do szafy tak czy owak. Ok. I zapisz. Czy się zaliczyło? Zaliczyło się. I musimy teraz napisać, czy możecie znaleźć moje pisanki, ale to jest głupie. Fajnie, że już jest po świętach, nie? Ale ciu. Więc wysyłamy to i za chwilkę uciekamy. Dobra, robimy enter. A, odbieramy. I uciekamy. Okej, teraz to zadanko. To jest to z tymi artbookami. Więc może sprawdźmy te artbooki, zobaczymy, co tam jest ciekawego. Bardzo ładne minionki, więc nawet muzyka jest. Dobra, bo mi jadą na prawa autorskie. O, zobaczcie, jakie to jest kochane. Wygrałam. Wygrałam, więc dajmy lajeczka i też dajmy. O, jak słodko. Więc skomentujmy. Szukamy dalej. Tutaj jest wesołych świąt, więc jest po świętach, ale możemy też się podzielić. Wzajemnie! Chociaż jest po świętach. Dobrze, i pozostaje nam jeszcze stworzyć naszego artbooka, czym zajmiemy się później. Więc sprawdźmy, co tam jeszcze trzeba wykonać. Czy już mogę dać ten drugi autograf? O, mogę już dać, więc bardzo przyjemnie. Jest tam nam tylko jeden, żeby już odebrać ten właśnie pierwszy prezent. No otwórz się, ten pierwszy prezent tutaj otworzyć. Tutaj nam już zostało tylko to, więc została nam ostatnia kolumna, więc zajmijmy się nią. Znajdź znowu 3 pisanki, dobrze. Gdzie są te pisanki? Raz, dwa i 3. Dobrze. Dalej. Co to było? Napisz aktualnie. O nie. Dobra, to zróbmy serduszko i wykrzyknik i zapiszmy. O, i zaliczyło się. Znajdź 3. Dobra, napisz wielkanocny w komentarzach. Teraz. O matko. No dobrze. Więc wchodzimy. Nie, nie artbooki. Nie artbooki, tylko luki. Tak, luki. Więc wejdźmy. A mogę polubić moje luki, które ktoś mi stworzył? Czy nie za bardzo? W sumie to jest ten sam luk, który mam aktualnie na sobie. I może być tutaj taki wiosenny, słuchajcie. Okej. Okay. I może napiszmy. Możemy napisać komentarz? Nie może. A, nie, tutaj mamy. Napisz komentarz. Serduszko. Mhm. No i musimy jeszcze stworzyć nasz luk, więc. Nie, co ja w ogóle robię? Czemu ja wchodzę ciągle w te artbooki? No po prostu już mi się. Nie. Już mi się chce zacząć opowiadać o konkursie, ale no nie, trzeba najpierw stworzyć. Znaczy, trzeba zdobyć tego zwierzaczka, który jest do wygrania. Zapisz? Będziemy mogli go potem usunąć, bo. Okej, okay, dobra, robimy odbierz i. Też tutaj bierzemy wszystkie. Dobrze. Jakie jest kolejne zdanie? Musimy stworzyć, musimy dać love na 6 projektach. Stworzyć własny wielkanocny projekt. Dobra, i kupić coś, co mi będzie pasowało. No dobrze, więc to usuniemy, żeby nie robić zbędnego spamu. No i chodźmy coś stworzyć. Tutaj mamy top, więc nie wiem, możemy. Nie, to możemy kupić, tylko tak dajmy love.
dalej, coś, co nam się spodoba, na przykład to wygląda ciekawie, więc dajemy love. I może być to, albo to jest bardzo w moim stylu, dajmy love. I to możemy sobie, możemy to kupić? Nie możemy tego kupić, tak? Konkursowa sukienka, tak? Tu. Chociaż bardzo ładnie wygląda akurat z moim zestawem. Dobrze. Nie wchodź mi w tego VIP-a, więc no nie wiem, może dajmy tak przypadkowo, żeby było. Zaliczone już. Dobrze. I musimy stworzyć nowy strój. No to niech będzie na przykład taka bluzeczka, tak na szybciutko, żeby było cokolwiek. Tu. Zrobimy ją na przykład w wężową skórkę. Zrobimy to. O, może być coś takiego? Robimy wielka noc, nie? A pisz? Jest i kup to. Więc teraz Ada szyje. Możemy się przyłączyć, czemu nie? Tylko teraz znowu musimy się przebrać, ponieważ nam się to założyło. Czy jeszcze coś tu trzeba wykonać? Coś jeszcze jest do zrobienia. Musimy znowu coś kupić. No nie, no. O Boże. No to może być na przykład ten wisior. Kupmy go. Przynajmniej nie będziemy musieli go już zdejmować. Tak, już. Wszystko. Czy jeszcze coś źle zinterpretowałam i musimy to robić jeszcze raz? Dobra, i mamy ostatnie zadanko, czyli idź do pokoju rozmów i zaproś przyjaciół, aby do siebie dołączyli. Powiedz mi, kto chce wykonać tę pisankę. Na koniec podaru autografy. Aż tyle, nie mamy tyle czasu. Dobra, słuchajmy, pomijmy to ostatnie zadanie, ponieważ jest straszne. I nie mamy tyle czasu, ponieważ wy chcecie wiedzieć, jak wykonać konkurs, żeby wygrać właśnie VIP-a na 3 miesiące, a tu tak. Wiecie. O nie, 8 autografów nam każą rozdawać. Dobrze. Więc tutaj jeszcze było podarować jeden autograf, więc sprawdźmy, czy już możemy dać. Na przykład tej oto pani. I dajmy, zobaczymy. Jest, więc mamy już kolejne zadanko. I został nam tylko ten nieszczęsny artbook. Więc, no dobra, wchodzimy tutaj. Odebraliśmy. Możemy wziąć króliczka, więc bierzemy go. I mamy jakąś właśnie pisankową sukienkę, więc też ją odbierzmy. I okej, został nam tylko ten jeden, więc. Wytłumaczę Wam zasady konkursowe. Wchodzimy na naszą grupę i ktoś mi tutaj podpowiedział, że żeby łatwiej nam było, zaznaczyć od razu moje kluby i od razu wszystko jest tutaj prościej, szybciej i nie trzeba kombinować. Okej, więc oto jest nasza grupa. Cieszę się bardzo, że jest. I słuchajcie, konkurs polega na tym, że znowu trzeba stworzyć artbooka inspirowanego właśnie moim motywem kanału. Na moim kanale, jak wiecie, jest bardzo dużo koloru różowego, takich kolorów właśnie pastelowych, dużo słodkości, dużo ogólnie sweetaśnych rzeczy, kawaii i w ogóle te sprawy. Więc musicie stworzyć artbooka, który będzie właśnie taki bardzo mocno słodki, związany właśnie z moim kanałem. Coś takiego bardzo kreatywnego, coś co wiecie, że na przykład jest związane z moim kanałem, coś co myślicie, że mi się spodoba, więc stwórzcie takiego właśnie artbooka, którego musicie nazwać w następujący sposób. Tak więc musicie właśnie nazwać ten artbook Adascon i dzięki temu ja będę mogła go wyszukać. No i oczywiście dacie go na publiczny i robicie zapis. No i tak to właśnie wszystko wygląda. Ja myślę, że dam Wam właśnie jakieś 2 tygodnie na to, żebyście mogli stworzyć takiego właśnie artbooka. I na następnym odcinku właśnie za 2 tygodnie z MovieStarPlanet będziemy ogłaszać wyniki właśnie, kto wygrał, co tam właśnie ciekawego stworzyliście z najfajniejszymi pracami. Myślę, że to jest bardzo sprawiedliwe.
jest naprawdę dużo czasu, żeby coś fajnego przygotować. No i tak to właśnie wygląda, że tworzycie artbooka, nazwiecie go właśnie w sposób Adascon. Ja później za 2 tygodnie wybieram najciekawsze i nagradzam te osoby VIP-ami na 3 miesiące, 5 osób, i myślę, że będzie naprawdę mega, mega fajnie. Myślę, że jest o co walczyć. No i my możemy już tutaj odebrać naszego zwierzaczka wielkanocnego. Więc zobaczmy, co tutaj się kryje. O matko! Czyli jednak nie jest to ten kurczaczek, chyba że on później ewoluuje właśnie w takiego śmiesznego kurczaczka. Ale ten jest też bardzo, bardzo sympatyczny. No. I tak to wszystko wygląda, słuchajcie. Rozwiązaliśmy wszystkie polecenia. Niektóre pominęliśmy, więc to może też pominimy ten fakt. Dzisiaj nie rozdajemy konkursów, ponieważ... Znaczy nie rozdajemy prezentów na grupie, ponieważ jest konkurs i troszkę nie ma nam to czasu, ale myślę, że mi to wybaczycie właśnie w ramach konkursu. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za to, że na grupie jest już ponad 100 tysięcy, chyba 111 tysięcy, więc naprawdę wow, bardzo Wam dziękuję. No i to tyle, więc ja Was zapraszam jeszcze na właśnie Facebooka, na Instagrama, Snapa, żebyście lajkowali ten oto filmik i pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, ponieważ tworzymy jedną wielką rodzinkę i chcę, żeby nas było coraz więcej. No i to tyle. Tu już chyba powtarzam któryś tam raz z rzędu. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. My widzimy się już w kolejnym odcinku Movistar Planet z wynikami konkursu za 2 tygodnie. No i do zobaczenia i pa, pa!